Jakie ma być ustawienie? Adi 4K52? Co? No to ja decyduję. Nie wiem, co to znaczy w ogóle. No, zaraz wyjeżdżamy. Tutaj za 10 minut mamy wyjście do autobusu. Spakowany. Spakowany jesteś? Tak. No, powiedz. Jeszcze na drogę. Jeszcze mi dorzuca jakieś tam i mówi, że kluczy nie chce wziąć. Nie biorę kluczy. Taki właśnie jest plot, nie? Że kluczy nie chce wziąć. A tutaj Adrian dopiero się pakuje. No, jestem w lekkiej dupie. Tak, jak zwykle. 18.10, a jeszcze nie spakowany. Olewator. Te różowe buty bierzesz ze sobą? Co? Bierzesz te buty? Różowe nie. O, no okej. Okay. Różowe dla ciebie zostawiłem. Czy nagraj to? A rower bierzesz? Ja. Jaki zajebisty rower, nie? Tylko ten czarny tutaj mi coś zasłania taki. Nie wiem co to ma być. To jest rower w ogóle? No, zaraz lecimy. Wszystko prawie naładowane. Jeszcze tylko zegarek się ładuje. O, tutaj. Pięć minut do wyjścia. Chłopaki już lecą od jakichś 10 godzin, pewnie coś takiego. Nie wiem w sumie ile minęło, czekajcie. No z 10 godzin jadą, no coś takiego. A ja zaraz dopiero wsiadam. Na 13 będę w Zakopanem. Oni będą o 8. Mam nadzieję, że się zakwaterują i tak dalej, wszystko ogarną i będzie. Lecimy z tematem. Moja pierwsza wyprawa w góry. I mamy zamiar to robić. Także. Lecimy, zobaczymy jak będzie. Jazda. Wsiadam w pociąg i widzimy się na miejscu. Siemano. No a po 15 godzinach jesteśmy zmęczeni, ale nie poddajemy się. Zakopane, jest godzina 10.37, my dopiero dojechaliśmy, po dwóch godzinach opóźnienia idziemy teraz na hotel. Jak powietrze? Pachnie gofrem ogólnie. Ja czuję spalenie. Dobrym? Dobra, lecimy na hotel. Mamy ładną pogodę, właśnie wyszło słoneczko. Przed chwilą padało. Jest sucho teraz. Taka rada ode mnie. W podróży lepsze są torby niż dwa plecaki. Spójrzcie jak to wygląda. Teraz to spostrzeżenie poniosłem. Dobra, zaraz widzimy się w trasie do hotelu. I jest dwa izotoniki po pół litra, czyli 3-4 litra. Naprawdę? Alergia mnie zaczęła łapać. Bo moja jestem tutaj. Siemano, jestem pełen wigory, jestem gotów na góry, na wszystko. Ucieczki. Dlaczego nie niesiesz coś to robisz? Torby idziemy, Adrian. To idziemy. Was za chłop, pełen wigory w ogóle nigdy się nie męczy. Bardzo lekka torba, mogę z nią skakać. Na jednej nocy. Że powiedz, że ci nic nie boli.
Niepotrzebnie zarobiłeś adres, niepotrzebnie. Teraz 50 metrów nie, kurwa, przejdzie. Idziemy do hotelu. Fajnie będzie zrzucić ten tobuch. Polisa, jest godzina 13:30. Idziemy Polisa. Idziemy Polisa. Tak. Dobra. Idziemy chociaż w dobrym kierunku? Chyba tak. Tam jest dworzec. Bez kitu. No. Dawaj w prawo. To idziemy w prawo. I Lisu już powinien być. Wysłał przed chwilą zdjęcie na grupę, że jest już na dworcu. Ciekawe, czy gdzieś poszedł, czy nas tam czeka. Parking pocałuj i jedź. Gdzie? Dlaczego to napisali? Wow. Dobra, widzimy się zaraz, jak zobaczymy Lisa. Dobra. Mamy już dworzec i miejmy nadzieję, że tam Lisu gdzieś już czeka. Dobrze. On już mógł gdzieś pójść. To jest Lisu. To on został w tym samym miejscu. On już obczaił hotel i pewnie jest już w połowie drogi. Ja z nim nie gadałem, Piotr z nim gadał. No ale chuj, przejdziemy się po peronie, może jednak gdzieś tam został, nie? No panie, bo myślę, że zaraz, że już dojeżdżę. Poszedł w stronę centrum. Ja. To mamy lekki problem. Wiedziałem, że tak zrobił. Ty też to wiedziałeś? Ty nie wiedziałeś, ty mówiłeś, że on tu będzie. I kazałeś mi się nie śpieszyć. Idziemy go szukać. Mamy przewagę, bo on ma torby, a mnie. Złapiemy go zaraz. Dobra, aktualizacja, widzimy Lisa. Tam jest. Tam idzie z daleka. Jaki wielki skurwiel. Jak żołnierz. Chyba ma w ręce GoPro, więc będzie konfrontacja. Idzie Jakub. Widzę, przygotowanie jest. Mano. Co, już znowu na mnie wpadasz ty. A, sorry. Dobra, to mamy prawie komplet. Jeszcze jedna osoba o 17. Coś rzeczy? Musi coś nosić? Nie. Okupujesz w butach elegancko? No szkoda, normalnie, to ja buciki no, przygotowane. Używamy nic sił, nie? Swoje? Nie, tylko też że. Już mamy 15 tysięcy kroków, słuchaj. Zeszło słońce, ale no wiem. Zajebiście, a miał padać. Dobra, jesteśmy, zgrupowaliśmy się i lecimy dalej. Lecimy na No Lisu, jechałeś i co widziałeś? No i widzę górki, nie? No. Rozumiesz? Czaisz, zaczynałem 3 godziny temu no, coś takiego, nie? Jeszcze w ogóle daleko od Zakopanego i tak dalej, nie? No. Zaczęły się pierwsze górki. Serio, nie? Pagórki, wizyty. A ja się nie bardzo, bo mgła była, jak jechaliśmy. A ja. To też zajebiście. No, a ja ty, ciary. Normalnie ciary na łapach, nie? I tak patrzę, jak tu jest zajebiście, nie? I tak stanąłem przy oknie, nie? Jak siedzę no. I patrzę, nie? Patrzę. Ja zobaczę góry, nie? Zakopane. No. Prawdziwe. Poczekaj, to muszę dać luka na te góry, właśnie tam. Gdzie widać, nie? No. Krzyż widać na gigancie. To ja nie wiem, co ja zrobię, nie? I. Okay. No, ja to samo czułem. No, zaraz bitcoiny wypłaci, nie? No. Zaraz bitcoiny wypłaci, to tu domek zbuduje góralski i nie wróci z nami. Dobra, idziemy w stronę hotelu. Let's go. Dobra, gramy i po trzy, kto zostaje w jedynce, kto śpi w jedynce. Mogę usłyszeć, się, błagam. Bo są dwie dwójki i jest jedna jedynka. Daj czas, się nie zapasuje. Lecimy z tematem. I po trzy. Wszystko. I po trzy. Gram ze Skarem, ojej, finał, uwaga, finał. Do jednego czy do trzech? Do trzech. Uwaga. Ja za do trzech. No, ja mogę sobie. I po trzy. 1-0. I po trzy. A nie, dlaczego? 1-1. I po trzy. 2-1, dla ciebie. I po trzy. 2-2. Ja. Po dwa, decydujący. Jasno. Teraz musisz wygrać, kurwa. I po trzy. I po trzy. I po trzy. Kurwa, zmiękłeś, ty kurwa. O, dawaj tą czapkę. Ja. No, Oskar wygrał, jedyneczka dla Oskara. Yo, siema. Chciałbym powiedzieć, która jest godzina, ale zegarek mi się odbył, więc nie powiem. 15:57.
Została półtora godziny do przyjazdu niedługo. 15:56 u mnie na zegarku. I obgadujemy. Czekamy na młodego i w wolnym czasie obgadujemy, co zabrać na jutro, jak się przygotować i tak dalej. Jako że obgadaliśmy już połowę i dopiero wtedy pomyśleliśmy o nagrywaniu tego, to nagrywamy drugą połowę i możemy też to powtórzyć, wiesz? Co będziesz kupować na jutro? No ogólnie... Korzystając z sytuacji, że zaraz wychodzimy i w sumie mam jeszcze chwilkę czasu, to mogę was oprowadzić po naszej chacie, jak to tutaj wygląda. Także zaczynamy. A możliwe. Tutaj mamy wejście, salonik taki ala, tutaj bardzo fajnie, bardzo wygodna kanapa. Oskar, bardzo wygodna. Bardzo wygodna, fotel też wygodny. Daje dziesiąteczkę, jeśli chodzi o wygodę siedzenia. Dobrze, lecimy dalej. Uwaga, teraz tarasik, balkonik. Tutaj proszę bardzo. Taki tutaj, no tak, nawet fajnie, nie? Ale tutaj jest kurde. Normalnie widać szczyty, nie? To jest coś pięknego, nie? Tutaj jest tak, tutaj mamy taki parking i tak dalej. Nie mamy fury, więc nam nie jest potrzebny, ale ten widok naprawdę robi wrażenie, nie? Dobra, lecimy dalej. Tutaj proszę bardzo. Adrian kurwa chilluje. Mamy kuchnię. Tutaj jest, tutaj no, płyta indukcyjna, proszę bardzo, tutaj, ale gdzie jest lodówka? Ogólnie gdzie jest lodówka? Co to kurwa za szafa jest? To jest lodówka, ja pierdolę. Dobra, lecimy dalej. Tutaj są schody na górę, ale to zaraz sobie wejdziemy. Może najpierw wejdziemy do kibla, do Petera, bo będzie srał akurat. Zakluczył się, kurczę, szkoda. Tutaj mamy szafę. O Jezu, ale ten. Fajnie, tutaj jakiś rower na tym, też fajnie. Ogólnie trochę ciemno tutaj w domu. No ale co tam, nie? Macie. Tutaj jest pokój Oskara, proszę bardzo, telewizorek, lusterko, dzień dobry, łóżeczko, jakieś tam szafy. Tutaj okienko, z okienka, tam widać jakieś góry, fajnie. Dobra, lecimy dalej, co tutaj mamy. A tutaj jakiś obrazek. Dobra, teraz trzeba wejść na górę, pokazać co tam u góry jest. Tam chłopaki, weź, zdejmij te buty, raz, trzy. Wychodzimy już. Nie nauczy się, nie nauczy się człowiek, naprawdę. Dobra, lecimy dalej. Tutaj proszę bardzo, jakiś tam ten. Aha, dobra. Tutaj jest pokój numer 1, sypialnia. Ciemno znowu. Tutaj jakaś garderoba, szafa, coś takiego. Proszę bardzo, też fajnie. Dwuosobowe łóżko. Ogólnie się dowiedzieliśmy, że dwuosobowe łóżka są i będziemy musieli razem spać, no ale co nam tam to szkodzi w ogóle, nie? Dobra, lecimy dalej. Tutaj jakiś abstrakcyjny obraz, też spoko, co kto lubi, no nie? Dobra, tutaj jakiś, nie wiem co to jest, tutaj, nie wiem, żeby się malować, czy coś takiego może, albo ogolić, o, może coś takiego, nie wiem, ale takie miejsce, takie no, tam ze solikiem i w ogóle fajne, nie? Wygląda jak miejsce do maszyny do szycia. Dobra, lecimy dalej. Pokoik number 2, sypialnia, tutaj książeczki, łóżeczko dwuosobowe, telewizorek, stoliczek i balkonik. Z balkoniku tutaj wychodzimy. O. I tarasik. Proszę bardzo. No fajnie, fajnie, fajnie. No i tak wygląda ogólnie nasza chata. Także lecimy zaraz na zakupy, przygotować się na jutrzejszą wyprawę. Siemano. Siemano. Zostało nam ostatnie brakujące ogniwo co do jutrzejszego wypadu, czyli piąta osoba, którą właśnie... Zmierzamy właśnie tam. Kapiem. A nie, to nie on. Kimuś! Nie zawodzi się tym, on wygląda jak żołnierz z jakiejś wojny. Ale wielki to jest on. Siemano, żołnierz. Tak o. Jest już koniec pierwszego dnia praktycznie. I siedzimy sobie, przygotowujemy się do jutra i trzeba się spakować i trzeba umyślić plan.
Teraz trochę siedziałem i myślałem nad trasami i muszę przekazać im poziomko. Zrobiliśmy naradę. Nie wiem w końcu co wyszło. Całkowicie nie jesteśmy pewni. Na pewno chcemy zaliczyć kogoś wierch. Nie wiemy jeszcze od której strony, czy od zawratu, czy od przełęczy, czy od Kulczyńskiego, żlebem Kulczyńskiego. Nie wiemy jeszcze, czy idziemy na kozi żlebem Kulczyńskiego, czy idziemy zawratem przez kozią przemęć i tak dalej. Na tym się zastanawiamy. Ogólnie to po tym, co wyczytałem, to wyszło na to, że musimy wybrać pomiędzy albo kozim wierchem, albo świnicą, bo raczej nie zrobimy tego samego na jednej, w sensie nie zrobimy tych dwóch szczytów na jednej wyprawie. I jak będziemy szli gąsienicową i tak dalej, to wtedy zdecydujemy do końca, jak będziemy szli. Myśleliśmy też o Orlej Persji. Ja idę się przepakować, bo się nie zmieściłem. Zaczynam wszystko od nowa. No. Do 15 mamy w miarę... prognozowali spoko pogodę. Raczej się nie powinno zmienić. O 16 już ma być lipa. Więc tak trochę w sumie na styk. Musimy zdobyć kozi i jakoś stamtąd zejść, żeby wszystko było spoko, tak myślę. Także jeżeli zdecydujemy się na kozi, no to wejdziemy na kozi i zejdziemy stamtąd po prostu i pójdziemy gdzieś tam świrować pawiana dalej w Tatrach, nie wiadomo gdzie. Także tak wygląda nasz plan. Pakujemy się, idziemy w Kimę i widzimy się o 4:00 albo 4:30, jak już będziemy wychodzić. Idziemy z tym.